w naszym studiu dr Grzegorz Jezierski, Muzeum Lamp Rentgenowskich. Bardzo pięknie witamy. Dzień dobry, panie doktorze. Lampy są wszędzie? Właśnie. Zaczyna być tak, że coraz więcej mamy do czynienia z promieniowaniem rentgenowskim. W tej chwili w większości ludzi kojarzy się to głównie z medycyną, prawda, czy z weterynarią. Natomiast mało kto wie, że właściwie przemysł spożywczy dzisiaj w 90% korzysta właśnie z promieniowania, produkcja żywności korzysta z promieniowania rentgenowskiego. To co te lampy robią właśnie? Prześwietlają słoiczki na przykład? Tak, prześwietlają wszystko, co jest pakowane w szkle, a więc ketchupy, musztardy, jakieś sosy, filety mięsne, pieczywo, wszelkiego rodzaju mięso pakowane, powiedzmy, w jakieś woreczki foliowe. To wszystko jest prześwietlane z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na zawartość ciała obcego, czyli ma. Żywność jest produkowana przez automaty. I w związku z tym te urządzenia muszą ewentualnie przy pakowaniu wykryć, czy coś się tam nie dostało. No tak. Także w Opolu mamy na przykład SOT, czy nutrycje, które stosują do jogurtów, czy do Bebiko, właśnie kontrolę rentgenowską. Ale co one wychwytują, te lampy? No, mogą być to kawałek metalu, kawałek tworzywa, kawałek szkła, odprysk, prawda? Tak zwane ciało obce, ale dzisiaj to poszło już tak daleko, że to oprócz tego, że wykrywa ciało obce, potrafi zliczać, potrafi ważyć, potrafi kontrolować zawartość tłuszczu. Na przykład firma Tarczyński, znana firma, która produkuje różnego rodzaju wyroby mięsne, prowadzi kontrolę tłuszczu online w oparciu o rentgen, czyli dokonuje selekcji na zawartość tłuszczu. Nieprawdopodobne. Tak. Tarczyński, Balcerzak, Serki Hochland, Lody, no można wymienić jakby wszystko. Wszystko. Jest to w Polsce dużo tych instalacji, są nawet firmy rodzime, które produkują tego typu urządzenia. A wszystko zaczęło się lata temu. No, zaczęło w 1895 roku od przypadkowego odkrycia promieniowania rentgenowskiego. A mówią, że nie ma przypadków. To był przypadek, ale była też intuicja. Dlatego, że z promieniowaniem rentgenowskim dzisiaj wiemy, że mieli również naukowcy do czynienia przed rentgenem, tylko nie potrafili intuicyjnie wyczuć. Na przykład był taki przypadek, gdzie znany laureat Nagrody Nobla, twórca elektronu, mając pewne ślady związane z promieniowaniem rentgenowskim, odesłał te błony, te klisze do producenta z reklamacją, dostarczyli mu złe. A były to pierwsze sygnały świadczące już, że ma do czynienia z promieniem rentgenowskim. Także wiele osób przed rentgenem miało, na pewno, to jest dzisiaj już potwierdzone, znany Tesla, Puluj, ale nie mieli właśnie tej intuicji, żeby się tym zająć. Panie doktorze, nowy nabytek jest w tej chwili w muzeum. No my cały czas, państwo widzieli zresztą. My cały czas mamy to szczęście, że udaje nam się pozyskiwać, aczkolwiek coraz trudniej, bo lata lecą i o te starsze aparaty coraz trudniej, ale udało nam się dzięki życzliwości właśnie osób pozyskać unikalny aparat z lat przedwojennych, o którym w ogóle nauka polska, bo to nie ja, ale nauka polska nie wiedziała, że w ogóle taka firma istnieje, że taki aparat był produkowany we Lwowie. On trafił do Krakowa po wojnie, do Tenczynka i tam rodzina pana doktora Wcisło, znanego kardiologa, przekazała nam ten aparat do muzeum. Jak on zresztą był transportowany w dwóch częściach, tak? Tak, to był bardzo duży aparat. Musiał zostać przecięty, rodzina go już tam przecięła, żeby go w ogóle wynieść z domu bez jakichś uszkodzeń. I my go tutaj staramy się w tej chwili poskładać. A ile jest w ogóle eksponatów w muzeum? Ponad 1000. Ja chciałbym tu właśnie podkreślić może, bo cały czas mówimy o tym, że to jest Muzeum Lamp Rentgenowskich i taka nazwa oficjalnie oczywiście pozostaje. Natomiast gromadzimy właściwie wszystko, co jest związane z promieniowaniem rentgenowskim. A więc czyli nie tylko jeszcze? Lampy, detektory. I to jest największa w tej chwili, powiedzmy, dziedzina, która się rozwija. Chodzi o to, że to właśnie od detektora, od jego czułości zależy, czy można to promieniowanie rentgenowskie stosować, czy nie. Dzisiaj detektory są tak czułe, że można na lotnisku przechodzić 1000 razy w ciągu roku, być prześwietlanym, żeby dostać dawkę taką, którą otrzymujemy od promieniowania naturalnego. Dzisiaj czyli firmy, to jest zdrowe, bezpieczne. No nie, jest to po prostu tak małe dawki. I jest to właśnie głównie zasługa nie tyle lampy rentgenowskiej, tylko detektora.
Także wracając do tych eksponatów, zbieramy detektory, dozymetry, sprzęt ochrony przed promieniowaniem, literaturę, wszystko, co jest związane z promieniowaniem rentgenowskim. I rozumiem, że z całej Polski i nie tylko? Nie, oczywiście. Przyjeżdżają. Na dzień dzisiejszy mamy 419 ofiarodawców, instytucji, firm, bo osób jest znacznie więcej, w tym 124 spoza Polski. Drodzy Państwo, warto odwiedzić. Koniecznie. Tak, warto odwiedzić. Bardzo pięknie dziękujemy, Panie Doktorze. Zachęcamy, drodzy Państwo, do tego, żeby Państwo odwiedzili Muzeum przy Politechnice Opolskiej na ulicy Pruszkowskiej, szczególnie na stronie internetowej. Tak, chociażby jest bogata strona internetowa, można zapoznać. Można nawet wirtualnie to zwiedzić. Pozwiedzać, dokładnie. Można Pana w muzeum spotkać, poopowiada Pan? Tak, przyjdą ludzie, fantastycznie. Bardzo pięknie dziękujemy, drodzy Państwo.